Najsłabsze ogniwo to program, który prowadziła Kazimiera Szczuka. Polegał on na szybkim odpowiadaniu na pytania przez uczestników. Między rundami uczestnicy typowali tak zwane najsłabsze ogniwo, czyli gracza, który musiał opuścić program. Wygrywał tylko jeden uczestnik na odcinek. Najbardziej kontrowersyjna była jednak formuła programu, w której to prowadząca Kazimiera Szczuka bezkarnie i bez litości krytykowała, wyzywała i obrażała uczestników. Niektóre jej pociski były naprawdę mocne. Dzisiaj by to nie przeszło. Obserwujcie po więcej.